Witam! Ja jestem Mikołaj Kapusta i bardzo Wam dziękuję wszystkim za troskę i modlitwę i wyrazy wszelkie innego wsparcia, inne wyrazy wsparcia. Natomiast mój tata zmarł 11 listopada o 22:30. Też dziękuję wszystkim, którzy tam oddawali osocze i zachęcali innych, by oddawać. Nawet nie wiemy, czy to tam zdążyło do taty dojść. Chyba nawet nie doszło. W każdym razie wszystkim dziękujemy. Na pewno to komuś tam pomoże. No i wszyscy mówią wieczny odpoczynek i amen. Napisałem sobie, co chcę powiedzieć, co mi leży na sercu. No więc tata zmarł na tego covid -a. Nie wiem, czy tam chcecie znać szczegóły. Jakby wiadomo, że nie bardzo o, o czym mam... E... Boże, przepraszam. O niczym innym za bardzo nie mogę zrobić live'a, no bo wiadomo, że to jest całe moje życie teraz, nie? E... Więc mam nadzieję, że wam pani przeszkadza. Jakoś yy, myślę, że za tydzień wrócimy do takich normalnych tematów, tak myślę. Chociaż to wiadomo, że to też wielu z Was się utożsamia z czymś takim trudnym, więc, yy, więc tyle. Więc tata zmarła, COVID miał te zakrzepy płucne. Do ostatniej chwili się modliśmy, mieliśmy tak dużo nadziei, yy, bo już to już trochę zdradzam szczegóły, no ale pod koniec była taka sytuacja, że, że lekarka tam mówiła, że tam jakieś narządy mu już wysiadły, ale, ale że te zakrzepy poszły nie? i że ta, takie natlenienie krwi już jest lepsze. I to był taki, był taki niesamowity moment, wiecie. Taka huśtawka trochę emocjonalna i tak, ale do, do końca w takiej wierze yy, no, wierzyliśmy, że ta szala jednak się. Przegnie w drugą stronę, że tata już tam jedną nogą jest, ale że, że zaraz wróci tą nogę z powrotem i no. I będziemy tutaj żyć razem. Ale nas zostawił, no. Zostawił nas tata. Jeśli chodzi o nasz stan, to mama z tego właśnie wyszła. Tak się wydaje, bo miała ciągle takie delikatne objawy względem z wyjątkiem słabości, bo słaba taka jest ciągle, chociaż te siły jej wracają no, bardzo dynamicznie. Moja mama już ma 64 lata, tak jak tata. No i gorączka już jej przeszła, nawet wraca jej węch i smak. No i powoli wracają jej siły, więc już jest po to w ogóle nie chciało złapać, albo przyszedłem bezobjawowo, także chwała Panu za to, że mogłem tutaj pomagać, no bo tutaj wiadomo, to jest domek jednorodzinny, trzeba tutaj grzać, ale też firma taty, tata prowadził firmę taką jednoosobową, chociaż ja też tam byłem zatrudniony tam na, na parę godzin, hmm. takich etatowych, i teraz jest, no największy jest Młyn z tą firmą, i teraz, jeśli nas oglądają coś klienci albo coś, bo to byli nasi znajomi z jakichś wspólnot czasem, którzy, którzy mają tam jakieś swoje strony. Po prostu chciałbym za, tak poinformować, uspokoić, że, że raczej będziemy zamykać tą firmę, raczej na pewno. Natomiast każdego poinformujemy i damy każdemu czas, żeby tam tą stronę swoją internetową wyprowadził. Zarówno tak. Zarówno całą stronę, jak, jak i domenę, i tak, i tak dalej. Tak. Tak jest. I dużo jest załatwiania tych spraw, ale no wiecie, łaska Boża, że jakoś w, w rodzinie nie ma jakiejś takiej niezgody, żeby był jakiś proces, coś tam spadkowy czy coś. Także dobrze, że to mamy z głowy panu jest oczywiście takie pytanie które każdy człowiek sobie zadaje w takiej sytuacji pewnie wielu z was, którzy się modlili za tatę, ale też no, jakby na, na czele trochę ze mną i moją mamą, nie? którzy jakby jesteśmy w, w oku tego cyklonu, czy jak to nazwać i pytamy się dlaczego nie? dlaczego Bóg na to pozwolił Że tata zmarł. Nie, ale pochodzi to pytanie od ludzi wierzących, ale też, wiadomo, od takich. Co mnie zdziwiło, że mają tyle tupetu i bezczelności, i hamstwa, trzeba tak to nazwać. Byli też tacy ateiści. No po prostu ciągle walczę z ludźmi wierzącymi, żeby byli bardziej gorliwi, ale to muszę przyznać, że no, takiego hamstwa to nie widziałem nigdy. U żadnego wierzącego, jakby nie był skrzywiony. No, Parę było takich ateistów, którzy musieli mi w tym momencie e, no, przyjść do mnie z tym samym, co, z czym zawsze przychodzili, nie wyczuli tutaj, że jest słaby punkt. No i, i pytania takie, wiecie, z Biblii. Co się Izraelici modlili, że Boże, pomóż nam, żeby inni nie mówili, gdzie jest ich Bóg i tak dalej. No i przychodzi ateista w takim momencie i mówi, no gdzie jest Twój Bóg. Nie? No i ogólnie tam, w tych miejscach, gdzie oni zadawali te pytania, to oczywiście nie miałem ochoty z nimi dyskutować, no bo ja w, w, w tym momencie to się zajmuję przeżywaniem śmierci mojego taty. Natomiast, no teraz y, trochę zaczynam odpowiadać, że. Nie wiem, czy jest sens odpowiadać ateistom, akurat w tym momencie jeszcze nie, bo, bo im to mam ochotę odpowiedzieć, że, że wyglądają jak takie nastolatki, które nie są w stanie podnosić swoich własnych skarpetek albo wynosić śmieci. Jak widzę tych ateistów, to, to, to widzę takiego człowieka skrajnie wygodnego dla którego najlepszym dowodem na nieistnieniem Boga jest to, że jest trudno. Nie? To jest okropne. Okropne. Życie prawdziwego chrześcijanina polega na tym, że ja się zastanawiam, jak, jak się najbardziej spalać, nie? Po prostu, a taki człowiek, który nie jest prawdziwym chrześcijaninem albo który jest ateistą, e, często, oczywiście są też szlachetni, ale często z definicji e, polega na tym, że szuka wygód. Szuka wygód, szuka swego, nie? czyli wbrew tej miłości, która jest opisana w 1 Koryntian 13, że miłość nie szuka swego, często tacy ludzie szukają swego i po prostu płaczą nad, nad bliskim zmarłym. No dlatego, że byli do niego jakoś przywiązani cieleśnie, ale też dlatego, że, że o matko, teraz będzie ciężko, teraz będzie trudno. Ja też tutaj z hanią się chciałem przeprowadzać do tego domu yy, i może odkładać szybko na jakiś domek gdzieś tutaj obok, bo jest miejsce, chcieliśmy wybudować z żoną jakiś domek obok. Teraz tata zmarł, wiadomo, te kilka tysięcy przychody, co on generował miesięcznie, no to tego nie ma. Zamykamy firmę. Ja, żeby się dobrze rozliczać, y, uczciwie, bezpiecznie i też opłacalnie, to muszę y, swoją firmę założyć i teraz ja muszę płacić ten ZUS i ten VAT i ten podatek dochodowy i opłacać biuro rachunkowe, kochane, bez którego byśmy się w ogóle wyłożyli. <laughs> Nie i się, no, sytuacja zmienia, natomiast. Y, natomiast. I tak się będę spalał. Spalałem się na inne sposoby, będę się spalał trochę na inny. Myślałem, że będę mieszkał w takim domku, a będę mieszkał w takim. Myślałem, że będę mieszkał obok rodziców, a będę mieszkał z mamusią yy, i żoną. Oczywiście. Nie, także. No, niestety muszę powiedzieć, że, że mnie uderza takie wygodnictwo, nie? I takie użalanie się nad sobą. To mnie bardzo dotyka, bo jak czytam te książki tego Chińczyka, mojego ukochanego, o którym wam czasem mówię, ten Watchman Ni, ee, Ale to się oczywiście zgadza z tym, co mówią katolicy, jacyś mistycy i tak dalej. Bo ten Watchman Nee był protestantem. Ee, no to oni mówią wszyscy, że nie można się użalać nad sobą, po prostu. Chrześcijanin się nie może użalać nad sobą. Nie? I to podstawa biblijna tego jest, Wiecie, w liście do Rzymian, w innych listach, tam w liście do Galatów, gdzie jest wyraźnie napisane, że duch dąży do czego innego niż ciało. Duch dąży do czego innego niż ciało. Nie? Teraz zawsze, jak się pojawiają we mnie jakieś pragnienia czy, czy coś, to tak próbuję to badać, czy to jest z mojej cielesności, czy to jest z mojego ducha, nie? I teraz nie jest oczywiście tak, że jestem, wiecie, całkowicie spokojny i jaś tylko tańczę i się cieszę, to chyba widać, że nie tańczę i się nie cieszę ciągle. Tam że tata się narodził dla nieba i już jest w niebie, więc się trzeba hahać tylko z tego. Raczej przeżywam to do pewnego stopnia normalnie, czyli zwłaszcza wieczorami z mamą sobie tak popłakujemy. Wspominamy Tatę tak raczej z uśmiechem na ustach, jednocześnie takimi łzami smutku. Raz to nawet e, tak konkretnie szlochałem, mam je w ramionach, e, nie, więc jest po prostu we mnie dużo takiej ludzkiej miłości do, do Taty i takiej tęsknoty, nie? <laughs> Natomiast z drugiej strony jest takie coś, czego nie potrafię do końca jeszcze zdefiniować, wytłumaczyć. Nie? Natomiast jako, jako taki chrześcijanin myślę, że gorliwy. Nie tylko, nie tylko, wiecie, myślę, że tata teraz jest w niebie i w najlepszym miejscu. To jest prawda, nie? Natomiast... Chrześcijanin wierzy, że myśli dużo szerzej i głębiej, ja na przykład mam takie myśli, że e, najważniejsza relacja z tatą, jaką miałem, to była taka relacja na płaszczyźnie duchowej. Nie? Ja go kocham cieleśnie, i kochałem go też cieleśnie jako syn ojca po prostu. Nie natomiast. I widziałem, że najlepszy moment takiej naszej relacji, e, też najwięcej miałem dla niego podziwu i on dla mnie najwięcej szacunku, i, i tak dalej, i tak dalej, to było w sytuacji, kiedy na przykład byliśmy w jednej grupie dzielenia, nie? bo tam nie wiem, czy, czy wszyscy z Was wiedzą, co to są grupy dzielenia, czy, czy małe grupy tak zwane. E, co miesiąc, kiedy ja tutaj jeszcze mieszkałem, co miesiąc. Nasza wspólnota się spotyka e, nie tylko na spotkaniach takich modlitewnych, jak są w, powszechnie znane, ale też na takich małych grupach dzielenia. Osobno mężczyźni i osobno kobiety spotykają się na takiej grupie mniejszej, gdzie się dzielą e, przeżyciami, gdzie się dzielą e, swoją wiarą. E, i one są, tam jest taka twarda zasada, że nic nie może z tej grupy wyjść, nie? więc ja też nie mogę wam powiedzieć. <laughs> Nawet mamie nie mogę tam powiedzieć wszystkiego, co on mówił. Ani swojej żonie nie mogę powiedzieć. Nie, ale, ale to mogę powiedzieć, że naprawdę na, jak byliśmy razem w grupie dzielenia, to, to, to nasza więź była, nie wiem też jak to opisać, taka najczystsza, najgłębsza yy, Byłem z tego najbardziej szczęśliwy. Wtedy sobie patrzyliśmy w oczy e, z takim płomieniem w oczach, nie, i chociaż e, nie mogliśmy się tam w, w tamtym czasie na przykład jakoś popsztykać, ale jak siadaliśmy do tej grupy dzielenia albo do jakiejś innej modlitwy, to, to czuliśmy niesamowitą wspólnotę. I teraz do czego zmierzam? E, Najważniejsza relacja, jaką miałem z tatą, była na poziomie duchowym. I teraz duch, jakby tata odszedł, ale duch Boży pozostaje. I ja, jako chrześcijanin, najbardziej ceniłem to w tacie, co było jakby przejawem ducha Bożego. Nie? W tacie duch Boży objawiał się na ten sposób. I tata odszedł, ale duch Boży pozostaje. I we mnie, i w innych ludziach, e, w mojej relacji e, z nimi. Nie, i tyle. I tyle. Czy to ma sens jakiś? <laughs> ona, ona, ona mówi: Boże, boję się. Nie bój się, czego się boisz. <laughs> Nie ma potrzeby. Też chciałbym zaznaczyć, że e, tyle razy, jak głosiłem takie. Wiecie, mądre słowa o tym, że w Chrystusie y, życie jest pełne pokoju i pełne radości. Y, to mi mówili ludzie, to poczekaj, aż będziesz miał jakieś nieszczęście. Ja sobie posłodzę herbatę, sorry. Poczekaj, aż będziesz miał jakieś nieszczęście, to zobaczysz. Bo się tak hachasz ciągle i opowiadasz, że taki był, powinien być chrześcijanin wolny od wszystkiego, to zobaczysz, nie? Teraz przyszło na mnie no takie. Yy, no, nie, no, chyba mogę powiedzieć no, nieszczęście. Nie, bo to wiadomo, są różne sytuacje. Tam często się można przygotować do śmierci kogoś. Yy, czasem ta śmierć jest oczywista, bo ktoś już jest po 80, pod 90, nie? A mój tata jednak miał 65 lat i to się wszystko wydarzyło z tygodnia na tydzień. Nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy, jak do mnie piszą, a, a jakby wszyscy ludzie, którzy byli na naszym weselu, na przykład e, moim i Hani, to wszyscy, którzy tam byli, to piszą, że przez tata był taki pełen życia i tak tańczył, i tak dalej. nie? To było takie e, zaskakujące dla nas wszystkich to jego odejście teraz, że to, ta choroba go tak zjadła, po prostu. <laughs> e, mm. Przepraszam. I o czym ja mówiłem? Że e, e, aha, że tak, że doszło w końcu spadło na mnie takie jakieś nieszczęście. I teraz jak na tam na poprzednim czy na dwóch poprzednich live'ach się pojawiłem taki spokojny i taki w miarę radosny. Nadal no to, to wtedy usłyszałem, że chyba jestem na prochach. <grym> Albo nie kochałem taty, nie, i tak dalej. No i. No i nieprawda. No. Nigdy nie brałem prochów. Tatę bardzo kocham, ale widzicie, to jest ważne, żeby dawać świadectwo i na tym się musi opierać nasza ewangelizacja, że dajemy świadectwo. Ale zobaczcie, że niektórzy mogliby nawet cuda widzieć. Nie, już tam nie twierdzę, że to jest jakiś duży cud, że jestem spokojny pomimo takiej trudnej sytuacji, ale. Są ludzie po prostu, którzy znajdą wszystko, nie? Kiedyś oglądałem, to wam mówiłem, taką rozmowę dwóch ateistów, e, którzy mówili, że nawet, tak się sami śmiali do siebie, jeden do drugiego, że nawet jakby przyszedł sąd ostateczny i na niebie się pojawiły te trąby i, i czaszki i tak dalej, to oni by powiedzieli do siebie, że to, mogli, że to mogą być hologramy, które kosmici zrobili. <grym> Ja się tak powinienem śmiać z nich, że oni mają takie podejście, oni się tak czasami śmiali do siebie, nie? Niesłychane. Więc są ateiści szlachetni, są ateiści szczerzy, którzy po prostu nie widzą dowodów na istnienie Boga, ale są jakoś w miarę otwarci umysłowo. A są też tacy, którzy no, zawsze znajdą na ciebie paragraf, w sensie jakąś odpowiedź na to, co głosisz, albo na to, jaki jesteś, i tak dalej, nie? Wszystko byle się usprawiedliwić i utwierdzić w tej niewierze. Nie? Także takim ludziom zaznaczam, że, że każdy człowiek będzie sądzony indywidualnie i ateista ma jeszcze szansę jakąś na zbawienie. Natomiast jeśli ktoś postępuje w taki sposób, nie? że się utwardza w tej niewierze, no to jeśli jesteś takim człowiekiem, to uważaj, nie? bo to, to jest poważna sprawa. Stąpasz na bardzo cienkim lozie. No, natomiast. No, to chciałem powiedzieć. Teraz może jestem w takim jeszcze... No nie wiem. W ogóle to jestem zmęczony. W ogóle to jestem zmęczony. Natomiast dzisiaj był pogrzeb taty. O. O 10 rano. Mm. No. I chciałem po prostu wam tylko zaznaczyć, jaki jest mój stan. Jako takie trochę świadectwo, jako, jako takie podzielenie się, że i szlocham, i czasem wspominamy tak z radością tatę, ale też z takimi łzami, jakiejś takiej tęsknoty, ale też radości, że, że dobro mieliśmy z nim relacje, że on był takim bohaterem i że jakoś się jednak z nim pożegnaliśmy i że mu mówiliśmy, że go kochamy, wiecie, to są takie ważne rzeczy, nie? Dla kogoś, kto, kto już się nie spotka nie, ze zmarłą osobą po prostu. Nie? I tak sprawdzaliśmy swoje wyrzuty sumienia, nie? Czy coś nie ma w nas takiego takiej goryczy, że mogłem coś lepiej, mogłem coś zrobić, coś powiedzieć, być dla niego milszy i tak dalej. Także tak też się pojednaliśmy w pewnym sensie z tatą na modlitwie, nie? Bo, bo modliliśmy się z mamą tak naprawdę pełni ducha. I przyszło mi na myśl, że, że na tej modlitwie fajnie by było tak przeprosić jakby Boga, ale tak jakby przez Pana Boga, Tatę, za wszystko złe, co zrobiliśmy, ale też absolutnie nie chowamy żadnej urazy do Niego. Nie? I tak się powołałem na też właśnie na miłość z pierwszego Koryntian 13, gdzie jest napisane, że miłość nie pamięta złego. Nie? I po prostu Tata jest teraz w takiej doskonałej wierze miłości, tam w niebie, i my staramy się być w doskonałej miłości. Ani my nie pamiętamy mu złego i wierzymy, że on nam też nie pamięta. Nie? Ważne jest na takiej modlitwie takie pojednanie się. Nie? Więc po prostu relacjonuję Wam, że jest takiego dużo smutku. No nawet nie wiem czy dużo, ale jest smutek taki ludzki. Jest dużo mniej niż się spodziewałem, że będzie. Ale jest też taki. Jest też taki pokój i, i radość, która, no, jak widać, niektórym bardzo nie pasuje. Yy, Myślę, że jestem na prochach albo coś. Yy, też śmieszna sytuacja. Yy, nie chcę jakoś być źle odebrany tutaj, natomiast yy, bywało, że, <ścoughs> że ktoś do nas dzwoni, żeby tam nam złożyć kondolencje itd. i tak dalej, i myśmy go z mamą pocieszali, nie? Albo ja kogoś pocieszałem tam, kto zadzwonił do mnie, albo mama pocieszała kogoś, kto zadzwonił do niej. Taka, Taka się zrobiła śmieszna sytuacja, że my tutaj jakby, no, my doświadczyliśmy takiej bezpośredniej st straty, nie? I takiej poważnej, ale jakby byliśmy w lepszym stanie niż, <taka> czy nadal jesteśmy w lepszym stanie niż inni, nie? To oczywiście mogą być różne czynniki, No, nieważne, nieważne. Tak wam, z wami się dzielę, nie? No bo to jest jednak ważny moment w moim życiu i, i, i no nie da się ukryć, jest to sprawdzian nie? taki dla mnie i, i wielu, nie, nie chcę powiedzieć brzydko, że wielu czekało na to, ale chyba nie było taką tajemnicą, że ja miałem i dobre dzieciństwo i... i... Teraz w miarę dobrze mi się żyje, no znalazłem piękną, piękną dziewczynę na, na żonę i tak dalej. I, I wielu czekało, i ja też czekałem. Jakby. Wielu czekało ze mną na, na czele, na jakiś taki sprawdzian, żeby zobaczyć, czy to, co widzę w Chrystusie i w chrześcijaństwie, w Piśmie Świętym, czy, czy to, co widzę i w co wierzę, czy to jest prawdziwe? Nie, czy to rzeczywiście jest źródłem życia? Takiego autentycznego, praktycznego, nie? które można zobaczyć w codzienności. Czy jest to jednak jakaś ściema? Albo ja to w ogóle źle interpretuję, bo to przecież są przypowieści, to tam ma jakiś ukryty psychologiczny sens, czy <grych> coś. Nie? I cieszę się też na ten Sprawdzian trochę, i, i widzę, że. Że chyba nie tyle, że ja go zdałem, tylko Ewangelia go zdała. Ewangelia go zdała. Jestem naprawdę, widzę to przeobleczony mocą Chrystusa. Moc Chrystusa silnie we mnie działa, jak to pisał Paweł. E, co też chciałem powiedzieć? Aha. Chciałem powiedzieć, że niektórzy ym, no właśnie chcą oskarżać Boga, nie, tak jak mówiłem wcześniej, że ateiści mówią, gdzie jest Twój Bóg, a wierzący tak trochę grzeczniej się pytają, jak Bóg mógł na to pozwolić. nie? I, i oczywiście no bardzo mi zależy na tym, yy, wiecie, żeby dbać teraz o dobre imię taty, o Zmarzym się nie powinno mówić źle, i ja go też bardzo kocham. I był dla mnie, jest dla mnie bohaterem. Ja natomiast jednocześnie no muszę też powiedzieć prawdę o tym, że, że nie da się Boga oskarżyć o nic. Nie? I nie da się Boga obwiniać. Myślę, że także za tę śmierć. Modliliśmy się o uzdrowienie taty owszem. Natomiast wydaje się, tak, tak rozmawiamy ciągle z mamą, rozeznajemy tę sytuację, analizujemy. Natomiast wydaje się, że tata się trochę po prostu wykończył. I, i to z jednej strony, naprawdę. Jest dowodem na jego bohaterstwo dla mnie. Naprawdę w heroiczny sposób, często siedział do nocy w tej swojej pracy. Kto tam prowadzi swoją własną małą firmę, to wie, jak to wygląda. Że to nie jest tak, że wracasz z pracy i tam i masz popołudnie wolne, czy dla rodziny. Tak jak masz własną firmę, no to to jest od, od 6 rano do 23 albo i do nocy zajezdnia, nie? Zajeżdżasz się ciągle. I, I wygląda na to, tak chyba jest przy tej chorobie, przy COVIDzie, że, że ważne jest to, czy jesteś przemęczony czy nie. I jak, jak cię ta choroba łapie, to nie powinnyś się nawet krzątać w kuchni, jak to powiedzieli mojej mamie. Niech się pani nawet nie krząta tam po domu, tylko niech pani leży. Nie? To trzeba wyleżeć. Organizm musi się naprawdę zmobilizować, wszystkie y, siły wykorzystać do, do walki z chorobą. Nie? A tata, po już miał taką no, i gorączkę, i już nie wiem, czy mu się nie zaczynały te jakieś takie duszności, a nadal potrafił tam parę nocy, parę wieczorów siedzieć i, i siedział do nocy, żeby tam jakieś strony interne internetowe, nie wiem, czy robić, kończyć, czy, czy chronić przed jakimiś atakami takich tam pseudo -hakerów, spamerów. Wiecie, kto jest? A może nie wiecie, no to Wam mówię. <laughs> z czym się je no, pracę, pracę takiego webmastera, człowieka od stron internetowych. Nie? Czasem masz jakieś ważne zlecenie, które musisz robić, bo brakuje Ci pieniędzy, a tu nagle okazuje się, że kilka godzin, pół dnia, pół nocy musisz spędzić na odpieraniu jakichś ataków nie? z jakich i po prostu blokujesz kolejne numery IP i, i, i kto ci za to zapłaci? Nikt, no bo klient po prostu oczekuje, że ta strona będzie działać. Jak nie działa, to to jest twoja wina, nie? No a nie ma się właśnie znowu co użalać nad samym sobą. Tu trochę tłumaczę, e, trochę tłumaczę sytuację taty, nie? I po prostu tata jest moim bohaterem, natomiast Chcę tylko powiedzieć, że mógł parę złych decyzji podjąć, źle coś rozeznać. E... Mógł nie usłuchać paru proroków po prostu. E... I to wynika z jakichś tam jego paru błędów, nie? Natomiast jednocześnie, tak jak ciągle podkreślam, jest też bohaterem. No. E... Są tacy ludzie, wiecie, którzy w, w ciężkich sytuacjach się załamują i albo zostawiają rodzinę, albo się po prostu nie, odbierają sobie życie. Eee, są ludzie, którzy tracą zmysły, idą do, do szpitala psychiatrycznego. Eee, są naprawdę różne sytuacje, a tata nigdy się nie poddał, nie? i to zawsze jak sobie myślę, co mi zostanie takiego po tacie i czego się najlepszego od niego nauczyłem, to, że nigdy się nie poddawał, nie, nawet, nawet e, kiedy się okazało, że, że bank oszukał moich rodziców w taki sposób, że nie wysłał im informacji e, o czymś tam, o czym powinien im wysłać tą informację. I tata tam potem poszedł i powiedział, no ja nie dostałem tej informacji. Czy ma pani potwierdzenie, że ja to dostałem? I ona mówi, tak, no to proszę mi je pokazać. I ta pani poszła gdzieś tam szukać tego potwierdzenia i go nie znalazła. Więc bank pewien, nie będę tutaj mówił, żeby nie mieć problemów, oczywiście. Pewien bank yy, po prostu yy, rodziców o czymś tam powinien, powinien powiadomić, ale nie powiadomił i przez to na, narosły jakieś tam ogromne, straszne karne odsetki. Nie, nie wiem, czy nie w wysokości tam 100 tysięcy złotych, czy coś i rodzice tam musieli spłacać, po prostu wiecie. To są w ogóle się patrzy na takiego człowieka, co, co żyje w takiej trochę nędzy, czy jest trochę biedniejszy, i się tak myśli o nim, mojej, no taki niezaradny, ale nawet nie wiecie, że taka historia mogła być, nie? że jakiś bank po prostu e, chciał położyć łapę na domu. Tata dzięki Bożej łasce zapytał się w odpowiednim momencie jeszcze banku, co, co się dzieje, i dzięki temu. Zamiast z komornikiem się przywitać, to mogli zapłacić jednak te karne setki. nie porywać się na, na rozprawę sądową, wiecie, z bankiem, który ma jakieś tam pieniądze kosmiczne na prawników itd. I czemu o tym opowiadam? Dlatego, że no, nawet w obliczu, wiecie, takich strasznych rzeczy, co trzeba by po prostu. Mógł się załamać nie naprawdę wiele razy, albo poddać na, na różne sposoby. To tata się nigdy nie poddał, i, i dlatego jest zawsze, zawsze będzie moim bohaterem, naprawdę. No, no. On też zbudował ten dom z pomocą niektórych, ale w, no, w takich jednak trudnych czasach jakiegoś takiego PRL-u czy coś. Yy, I matko, dostałem powiadomienie teraz, że dostałem jakiś duży przelew. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, jeśli ktoś chce nas wesprzeć w tej, w tej trudnej sytuacji, to może. Natomiast chcę Was poinformować, że nie jest aż tak źle. Rzeczywiście jest taki dziwny impas, bo na przykład na tate były dwa samochody. I teraz i jeden, i drugi no, są w takim stanie, że one stoją i się zastanawiamy, czy je naprawić. Teraz taki samochód, na którego patrzę teraz, jeden z tych dwóch, no to myślimy że jednak, że chyba go naprawimy. No bo nawet jak ja bym chciał za, za, założyć teraz firmę, no to nawet nie mogę pojechać do urzędu pracy ani nic. Chyba, że będę tam jeździł autobusami i tam się narażał, Bo wiadomo, że tam w autobusie najlepiej się zarazić. Chociaż ja już chyba jestem odporny, no bo taką dawkę tego wirusa z od mamy i tak dalej. W każdym razie chciałbym kupić samochód. Nie bardzo mogę. Może bym wygrzebał łącznie z jakimś małym kredytem, yy, z tam z karty kredytowej, może bym wyskrobał na to pieniądze, ale też się zastanawiamy, może jak, jak założę firmę, to lepiej ten samochód kupić na firmę albo w ogóle z pieniędzy, które być może bym dostał z urzędu pracy, wiecie. Chodzi o to, że nie chciałem o tym mówić, bo to jest właśnie trochę skomplikowane, na no skoro już zostałem ten przelew, to <tosuruj> teraz. Chciałem Wam bardzo podziękować za całe wsparcie i powiedzieć, że jeśli komuś zbywa, to rzeczywiście, jeśli ktoś ma już odłożone pieniądze tam dla Pana no, i, i czuje się popchnięty, to może, ale nie ma takiej konieczności i jakoś sobie dajemy radę. Natomiast z całego serca dziękuję e, za pomoc w dowie i sierocie. <laughs> może tak powiem. No i witam ogólnie wszystkich na live. Nie wiem, gdzie jesteście. Jak tutaj się spotykamy co tydzień, no. Chyba, że to są najczęściej w ogóle nowi ludzie, bo jest 1000, 1100 osób. A zwykle jest 200 albo, albo 300. Szczere kondolencje. Ktoś mówi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I więc jak jest tutaj 1100 osób, to poczynię taką, taką, jakby to powiedzieć. Nie wiem, pochwalę tatę po prostu. W skrócie wam powiem kim był. W skrócie tak historię jego życia. Hmm. Jeśli nie macie nic naprzeciw, myślę, że zrobię w ogóle jakiś taki dłuższy film o nim, no bo to naprawdę taka, jak ty się mówi, nietuzinkowa postać. No, znana w Polsce, przynajmniej w takim świadku A On się udziela ostatnio tam na Facebooku w różnych takich popularnych dyskusjach, ale, ale raczej jakby bardziej chodzi mi o to, że. Były takie wspólnoty w Polsce różne, z którymi tam próbowaliśmy, znaczy próbowaliśmy, ja jeszcze nie brałem w tym udziału, byłem za mały, ale rodzice tam próbowali jakąś sieć wspólnot założyć i ta przyjaźń, chociaż ta sieć wspólnot już tak, aż, aż tak nie działa, to jednak te, te przyjaźnie się zawiązały i, i, i jakoś funkcjonują nadal. Więc, więc jeśli nie macie nic naprzeciw, to tak skrótowo, z szacunkiem dla waszego czasu, ale dla mnie jest to inspirująca historia. E, tyle. Więc tata się urodził w 56. Chyba w Gdańsku. Wychował się na Przymorzu. E, Przymorze to jest dzielnica Gdańska. E, tak. Chyba poszedł do jakiejś zawodówki czy coś. Się śmiał, że jest szambonurkiem, więc pewnie miał jakąś taką sp specjalizację jakiegoś hydraulika czy coś. Na studia nie poszedł. Był jednym z tych. Matko, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Przepraszam, jestem zmęczony. A, był jednym z tych, którzy poszli do, do wojska jeszcze. Wiadomo, to były takie czasy. Bardzo kochał Tatry. O tym wam mówiłem tydzień temu, że ma taką, miał taką zaplanowaną w swoim zeszycie no normalnie, nie wiem, tydzień może przed śmiercią. No nie tydzień, może dwa tygodnie przed śmiercią jeszcze sobie wypisał e, godziny i minuty różnych miejsc w Tatrach, które chce odwiedzić, bo on miał takie pomysły na, na takie niesamowite wypady że rano wyjdzie tam z jakiegoś miejsca o siódmej sześć będzie w Murowańcu, potem na Gerlachu, i tak dalej, i nam opowiadał, że ma taki pomysł na taką trasę, że od rana do zmroku chce zrobić jakąś tam kosmiczną ilość e, tych szczytów. I on kochał bardzo Tatry i, i jak był w jednym z schronisk, to kolega mu powiedział, że słuchaj, u Dominikanów w Gdańsku. Są takie dziewczyny, że szok. I ja on powiedział: O, ciekawe. I poszedł do Dominikanów w Gdańsku, yy, do już pasterstwa Dominikanów, i tam poznał moją mamę. Yy, I mam tutaj: Ej, może wam pokażę to w ogóle, bo to wisi na ścianie. A nie, to tutaj stoi. To jest takie historyczne zdjęcie, może wam pokażę. Re rewelacyjna historia. Yy, to jest właśnie u Dominikanów w Gdańsku. I. To jest moja mama, piękna, a to jest mój tata. I mama stoi w kolejce do komunii. Chociaż widzę, że no tutaj jest to jakiś cukier, jakaś herbata. No to chyba to była jakaś yy, chyba jakaś msza, nie wiem. W jakimś salce, czy co? Przy, przy okazji jakiegoś spotkania. W każdym razie. Mama stoi w kolejce do Komunii Świętej i tata powiedział swojemu koledze: Słuchaj, zrób mi zdjęcie z tą dziewczyną, bo mi się podoba. <laughs> zrób takie zdjęcie, żebyśmy byli razem. No i historyczne, wspaniałe zdjęcie, że są razem. Na tym zdjęciu. <laughs> no i tata się tak zakochał, że przekonał mamę, żeby wzięła z nim ślub. <laughs> I dlatego, że się poznali u Dominikanów, to mój brat jest Dominik, a dlatego, że to jest przy kościele świętego Mikołaja w Gdańsku, ci Dominikanie, to dlatego ja jestem Mikołaj. Dlatego no, mam niesamowitą taką głęboką sympatię dla Dominikanów, ale też dla, dla tego kościoła, konkretnego świętego Mikołaja w Gdańsku, co niedawno był zamknięty, bo tam się zaczęły się robić pęknięcia na stropie. No nieważne, teraz jest chyba otwarty. W każdym razie taka historia, że się poznali u Dominikanów. Co tam było dalej? Tata był w tych czasach, wiecie, tam Perelu, stanu wojennego, działał w opozycji. Nosił ulotki, ryzykował, trochę życiem. Raz go gonili, złapali za kurtkę, on się wyrwał. Raz go wzięli na przesłuchanie i jakiś esbek do niego krzyczał gadaj kapusta, bo ci przypier. Raz mu wyrwali Matkę Boską z, z klapy, czy po prostu miał tutaj przypiętą, tak tak jak niektórzy chodzili z opornikami wtedy, że to, że to był taki symbol oporu. Niektórzy chodzili z Matką Boską, jak legowalensa. I tata miał taką matkę boską i raz on jakiś taki esbek ją wyrwał i tak rzucił na ziemię. I tata opowiadał potem, że miał taką walkę wewnętrzną, że mówił, no muszę to podnieść, no bo to taki symbol mojej wiary, nie? Ale, ale mówi, a z drugiej strony jak, jak się schylę po nią i mnie kopnie buciorem w twarz, ale mówi, że, że zaryzykował i podniósł tą matkę boską i na szczęście nic mu nie zrobili, nie? Raz mówi, że go wzięli na przesłuchanie i chyba był na jakimś tam trzecim czy czwartym piętrze czy coś. I go posadzili a, i, i się go pytają, co pan taki wystraszony. A on mówi, no bo jesteśmy chyba na czwartym piętrze, a wy tu macie kraty w oknach. Nie? I tam po prostu była taka sytuacja, że no właśnie, były kraty w oknach, żeby jakiś więzień przesłuchiwany żeby przez y, przypadek nie wyskoczył przez okno, nie? Żeby, żeby się zabić, ale żeby uciec od jakichś tam tortur. <laughs> tak tłumaczę, jeśli dla kogoś to nie jest oczywiste, nie? Że, że o to chodzi. Natomiast <laughs> tata y, był przesłuchiwany z tego względu, że on tam no, y, <laughs> pewnie były, wiecie, wtyki, to były takie czasy, że wtyki były wszędzie pewnie i u Domi dominikanów y, w duszpasterstwie i, i w, tej, w tam firmie, w której pracował. Yy, natomiast tata też pracował na pierwszym zjeździe Solidarności. Który to był rok? że teraz, wiecie, chyba 81, żebym ja tam nie skłamał, albo się nie wygłupił. To jest ważna historia, którą trzeba znać. Jakiś tam pierwszy zjazd Solidarności, tata tam pracował. I wiadomo, to był Gdańsk, no więc tam, tam, się, yy, tam były te wszystkie najważniejsze wydarzenia, nie? jeśli chodzi o, o... Właśnie o taki ruch oporu względem, względem no tych zdrajców, którzy kolaborowali z tymi czerwonymi, yy, z Sowietami, z Rosjanami. W każdym razie, yy, tata też pracował w takiej firmie Świetlik, yy, która była znana z tego, czy zajmowała się jakimiś y, robotami w, y, wysokościowymi? Roboty wysokościowe, czyli malowanie okien, malowanie dźwigów. Więc tam malował jakieś tam dźwigi w stoczni. Y, malował też kolejkę na Kasprowy. Y, także od, od morza po góry mieli różnych klientów. I tam różne śmieszne historie z tym się wiążą. Yy, nieważne, w każdym razie to była firma taka dosyć ważna w Gdańsku, Świetlik, ponieważ yy, tam akurat jakoś tak się złożyło, że sporo ludzi się zebrało, którzy potem właśnie yy, trochę tworzyli polską politykę. Czyli na przykład niejaki Donald Tusk, yy, jak to się śmialiśmy, zdawał u taty zjeżdżanie na linie. <grym> czyli tata, przez to, że yy, Kochał tatry, znał się na wspinaczce górskiej i dlatego on znał też te wszystkie, wiecie, zabezpieczenia, supły, jakieś wiązania, żeby gdzieś tam się podnosić. I oni z tej wiedzy korzystali przy, przy tych pracach wysokościowych. No i potem się śmialiśmy, że no, gdyby wiedział, co ten Donald Tusk potem, <laughs> abstrahując, przepraszam się, kogoś obrażę, no ale takie tam żarty były, że. Gdyby to wiedział, że to Donald Tusk coś tam, no to, to, to by go oblał, żeby ten u niego nie zdał tego zjeżdżania na linię. No, takie żarty. W tej samej firmie pracował też niejaki Maciej Płażyński, który tak, też był chyba z Platformy Obywatelskiej i był marszałkiem Sejmu i zmarł w katastrofie smoleńskiej. No i tam była paczka ludzi tego typu, nie, którzy pracowali w tej firmie, a potem i, i jednocześnie jakoś działali w opozycji w tamtych czasach. Co jeszcze? Aha, tata tak wyszedł z tego świetlika. Potem mówił, że może źle zrobił, bo może potem by się gdzieś tam zakręcił. Wiecie, ci ludzie, którzy tam tworzyli jakby walczyli w tej opozycji, to potem jednak jak się udało, to, to im się dobrze powodziło. Tata mówi, że no może tam mógł zostać, ale tak się wyszedł z tego świetlika, bo tam były jakieś. Według niego nieuczciwości, tam w pieniądzach. No nieważne. W każdym razie też dla mnie heroiczna decyzja, że, że wyszedł stamtąd z takich y, dobrych pobudek. Nie? Potem był agietem ubezpieczeniowym, y, w Commercial Union. To już nie jest takie ważne. Ważna jest już tutaj ta ścieżka duchowa, że moi rodzice e, poznali Mieczysława Wołoszyna, ojciec Mieczysław Wołoszyn, jezuita e, świętej pamięci. To był taki świetny biblista, który no, też e, był no, blisko Ducha Bożego, miał Ducha Bożego i, i, i jak to rodzice mówią, otworzył przed nimi Pismo Święte jako Słowo Żywego Boga. Żywe Słowo Żywego Boga. I w ogóle, jeśli ktoś by chciał tam rzucić okiem, to w ogóle jest taka strona mietek.com.pl i tam są setki e, katechy z tego Ojca. On był taki, e, wiecie, ja nic nie ma do, do maryjności, ale on był taki turbomaryjny i czasem Krytykuje ten taki nurt, wiecie, tej y, Mariologii przesadnej, maksymalistycznej, i on trochę niestety to reprezentował. Natomiast w wielu innych sprawach no, trzeba się z nim zgodzić, i, i tak y, taka trochę kontrowersyjna postać w kościele, y, chociaż nieznana, ale jak ktoś zna, to wie, że był kontrowersyjny, bo tak bardzo odważnie mówił y, no, o tym, co, co, co kościół robi źle dzisiaj, co hierarchia robi źle że się koncentruje na złych rzeczach i tak dalej, także no, że tak powiem, też taki heroiczny, taki trochę bohater. W każdym razie on, ten ojciec Mieczysław Wołoszyn mówił do tych swoich słuchaczy, słuchajcie, ja wam tutaj robię te wykłady, ale wy jedźcie do swoich tam Parafi i róbcie to samo. I wtedy rodzice mówią, że wszyscy się śmiali, no bo on to robił na takim poziomie, że to było dla wszystkich śmieszne. Jak to? <laughs> Mietek, ty to robisz w taki sposób? Nie. Co nam w ogóle do twojego poziomu? Nie. A mój tata, jak to mówię, był tak pozytywnie narwany i nie powiem, że pyszny, no ale jak, jak ślepy koń. <laughs> Nie widział przeszkód, nie? Więc, więc stwierdził, no pewnie, pewnie, założymy coś takiego. I właśnie wtedy to było, no wiecie, to było 30, jak nie 40 lat temu, coś koło tego. Tata zaczął prowadzić takie, coś tam, spotkania biblijne u Dominikanów w Gdańsku, właśnie. I to tam się tam spotykały tam kilka osób i tak dalej. Natomiast od tego czasu. Od, normalnie od, od prawie 40 lat Tata kontynuował tą taką właśnie pracę dla Kościoła, nie? taką pracę ewangelizacyjną. Prowadził te wykłady takie biblijne, właśnie, czy spotkania biblijne u Dominikanów w Gdańsku. I potem przez takich znajomych, którzy mają na nazwisko Jastrząb i bardzo ich pozdrawiam serdecznie, bo mój dziadek. I dziadek mojego kolegi Dominika, który czasem tu moderuje komentarze, pozdrawiam, oni razem studiowali. W każdym razie, przez tych znajomych moi rodzice poznali wspólnotę Miasto na Górze w Zbierska Białej. Wspaniała wspólnota charyzmatyczna, katolicka, y, która no tam ma w tej wspólnocie wszystko jak należy. Y, nigdzie się tak nie czuję świetnie jak u nich na rekolekcjach, więc do nich tam zawsze staram się y, Wkręcić, jak robią. Także. Także tak. Mm. I moi rodzice tam pojechali. To było, no, no nie wiem, też ładnych parę dziesiąt lat temu. I tam się. Bo oni chyba, to się zaczęło od tego, że oni dostali taśmy takie magnetofonowe. z nagranym uwielbieniem z tej wspólnoty. I oni. Mówili, że no chyba przez, przez całą noc, przez północy leżeli tam w sypialni u siebie i słuchali tego uwielbienia i płakali. I wtedy jeszcze tego nie wiedzieli, ale, ale uważali, że w ten sposób przeżyli chrzest w Duchu Świętym, że przy, tym, przy tych pieśniach uwielbienia mm, płakali, nie? Potem starali się kupować tego pełno i rozdawać wszystkim, ale mówili, że już na no, nikogo tak nie działało. Widzisz, <laughs> nie Duch Święty do każdego ma jakąś inną drogę. <laughs> w każdym razie potem przyjechali tam i byli chyba jednymi z pierwszych ludzi, którzy tam przyjeżdżali do Bielska, no i to jeszcze wiecie, spod, z Kaszub, no to jest drugi koniec Polski, więc tam na nich trochę patrzyli jak na wariatów, ale no, jak, jak na takich pozytywnych wariatów. Przyjechali tam na rekolekcje, tak się zainspirowali, że stwierdzili, że założą Własną wspólnotę. Już nie taką, wiecie, że spotkanie biblijne, tylko że coś takiego poważniejszego, jakieś takie ciało osobne, jak taka rodzina, nie? Jakoś w tą stronę. Nie wiedzieli za bardzo, jak nazwać tą wspólnotę. Zastanawiali się ciągle, jaka nazwa byłaby dobra, i raz jak wracali z tych rekolekcji z południa Polski. To wracali, jechali przez całą Polskę i na przedniej szybie samochodu mieli ciągle tą kometę Haleja czy Holibopa? Już mi się mylą te komety. Która kometa była parędziesiąt lat temu na niebie, chyba ta kometa Haleja. I wiecie, tam jest takie przypuszczenie, że może ta gwiazda betlejemska e, z Ewangelium, że może to była kometa. I, i rodzice wtedy wpadli na pomysł, słuchaj. Gwiazda Betlejemska. Nazwijmy tą wspólnotę Gwiazda Betlejemska, no bo Gwiazda Betlejemska doprowadziła ludzi do Jezusa. Taka była jej rola, nie? I ta nasza wspólnota też chcemy, żeby doprowadzała ludzi do Jezusa, no więc Gwiazda Betlejemska. Świetny pomysł, świetny pomysł. I ta wspólnota w ogóle nadal działa, tylko przez tam pewne sytuacje, już nieważne jakie. Mama i tata, jakby wyszli z tej wspólnoty i założyli następną, która się nazywa Betlejem, no bo tak chcieli jednocześnie kontynuować tą misję, a jednocześnie, no wiadomo, no, zacząć coś innego, i tak się śmialiśmy, że spadliśmy z tej gwiazdy, że gwiazda zgasła i myśmy spadli do Betlejem po prostu. Także najpierw była wspólnota Gwiazda Betlejemska, teraz jest wspólnota Betlejem. I tyle. I ta wspólnota operowała w ten sposób, że to były comiesięczne spotkania, takie modlitewne, i tak, tak jest do dzisiaj. Tak jak mówiłem, te spotkania grupy dzielenia, ale też były to takie poważne rekolekcje letnie. Co wakacje, 16 lat z rzędu, organizowaliśmy rekolekcje letnie, tygodniowe. I były naprawdę spore nie? W, w porywach. 220 osób przyjeżdżało na takie rekolekcje, licząc razem z dziećmi. Były to głównie rodziny, ale też tam osoby samotne, ciut, ciut młodzieży, ale bardzo mało. Sporo ludzi przyjeżdżało, dlatego że znało mnie z, z internetu, wiadomo. Ale to już tak pod koniec, no bo tam wcześniej to, to przyjeżdżali po prostu dlatego, że tata miał jako, jako webmaster, jako ten, który robił strony internetowe, wiedział, jak wypozycjonować stronę. No nieważne. W każdym razie, jak ludzie wpisywali rekolekcje letnie, to wyskakiwała nasza wspólnota. I to było niesamowite. na nasze takie doświadczenie, że nieważne, z jakiego ruchu czy z charyzmatycznego czy neokatochomenat, czy Ruch Światło w Życie czy coś zwykli katolicy. Wszyscy, jak przyjeżdżali na, tą, na te rekolekcje, to czuli się jak jedna wielka rodzina. My wtedy tak staraliśmy się Wiecie, stworzyć taką formę modlitwę. No tak mówię teraz, jakbyśmy to, nie wiem, obmyślali. To było takie bardzo naturalne. Po prostu zeszliśmy trochę z tonu jako, jako charyzmatycy. Ta modlitwa była charyzmatyczna, ale, ale bez tam wielkiej przesady. I, i, I dzięki temu wszyscy się mogli czuć naprawdę swobodnie, dobrze. I, i cuda się działy wspaniałe na tych rekolekcjach. To dzisiaj wspominamy różne małżeństwa, które już się rozpadały. Już mąż i żona już tak byli tacy ponurzy, tak się trzymali, tak z takim dystansem wobec siebie. I tak było widać z każdym dniem, jak są coraz bliżej. I potem już przez ostatnich parę dni już chodzili za rękę i się przytulali. I, I to były takie cuda wspaniałe, które oglądaliśmy. Bóg naprawdę na tych rekolekcjach niesamowicie działał. Mam nadzieję, że nam się uda może, jak się skończy ta pandemia tak na, na serio. Może jeszcze zorganizujemy jakieś rekolekcje, ja tak sobie myślę. Fajnie by było, bo jednak taki charyzmat mamy, trochę doświadczenie mamy, nadal ja i mama. I też inni tam, na przykład z Bielska, którzy tam pomagali trochę w, w, tam w opiece nad, znaczy nie trochę, tylko bardzo nam pomagali tam w opiece nad dziećmi i tak dalej. Myślimy o tym, żeby do tego wrócić, ale to też jest no, niemały zawrót głowy, bo tam, wiadomo, odpowiedzialność prawna za te dzieci. Yy, no i tak dalej, tak dalej. No. <laughs> w każdym razie, tak, tata tutaj też się udzielał w parafii, prowadził stronę parafialną. Co jeszcze powiedzieć o nim dobrego? Był moim bohaterem. Jest moim bohaterem. Żartował, że Pan Bóg go nie może zabrać, dopóki on nie spłaci wszystkich kredytów. No i nie udało mu się w 100%, bo rzeczywiście tam kredyt hipoteczny na ten dom jeszcze jest, tam chyba przez 4 lata. 4 czy 5. Natomiast rzeczywiście parę miesięcy temu dosłownie. Musiał na gwałt spłacić taką linię kredytową i, i tam spłacił no, no, kilkanaście tysięcy złotych. I, I po prostu szok. Nigdy mu się to wcześniej nie, nie udało w jeden miesiąc tyle pieniędzy zdobyć. No i znowu jest to dla mnie dowodem na jego niesamowite umiejętności, jego heroizm, ale też no, na to, jak współpracował z łaską Bożą, bo no to, 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 to po prostu był cud. Ale też yy, jeśli Pan Bóg zechce mu to przekazać, mojemu tacie, no to yy, yy, <ścoughs> uważam, że uważam, że zdał, e zdał egzamin, w sensie, w sensie, że wypełnił tą powinność, którą czuł, że ma, nie? naprawdę, naprawdę jest nam lżej. Yy. Też, no, nie chcę podawać szczegółów, ale też yy, tak się przygotowywałem do dzisiejszego live'a, chciałem wam mówić, że, że rzeczywiście jest jakaś tam zaległość, e, którą tata tam w jednym miejscu e, zostawił po sobie, z tam szacunkiem dla niego, e, tam żonglował tymi finansami jak potrafił e, nie, natomiast też się okazało, że są niesamowici, dobrzy ludzie z dobrym sercem i, i ktoś nam tam umorzył tą zaległość, także to była taka dobra nowina dzisiejsza z ostatniej chwili, bardzo dobra także chwała Panu ogromny kamień z serca no, i, i w sumie tyle. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Myślę, że to, co jest najważniejsze, świadectwo, jakie mogę dać o tacie, to, że nawet jeśli coś mu się tam nie udawało, to był, nie wiem, czy pamiętacie, niedawno robiłem taki live o Dawidzie, że był według Serca Bożego. Tytuł tego live'a brzmi Lekarstwo na skrupulanstwo. Tam głoszę taką, e, mówię, katechezę na, na, jakby pod tytułem: Czu Dawid, człowiek według serca Bożego. I muszę powiedzieć, że tata był ewidentnie, na pewno był człowiekiem według serca Bożego. A nawet jeśli coś mu się nie udawało, to po prostu z całym sercem był zawsze z Panem i, i nawet jeśli się gdzieś potknął, to z, z wielką gorliwością, e, miłością do Pana, z wielką skruchą się nawracał. Nie? E no. Dobra. Przepraszam. Staram się nie płakać, bo, bo nie chcę, szkoda czasu i. <grym> Natomiast to też po nim pozostanie i jestem z niego dumny i szczęśliwy, że był taki. I to jest to stanowi moją pewność, że, że tata jest w niebie, nie? Nie to, że ja tam odprawiłem jakieś nabożeństwo za niego czy coś. Teraz tylko taką mam pewność, że tata jest w niebie. Jakby ona wypływa z tego, że on był człowiekiem według serca Bożego, nie? Nie byłem jego spowiednikiem, ale byłem razem z nim na, na grupach dzielenia, a na grupach dzielenia no, praktycznie jak człowiek dobrze do tego podchodzi, to się spowiada swoim braciom albo swoim siostrom. I on się naprawdę no tak zawsze bił w piersi, że tak powiem, spowiadał, oskarżał, był człowiekiem niesamowicie pokornym. Mama mówi, że nawet tam do szpitala, jak już go zabierali tacy ratownicy, którzy w ogóle byli jak anioły, takie bardzo życzliwi ludzie. Chwała Panu, po prostu Bogu dzięki za nich. To mama mówi, że nawet wtedy chciała tacie dać jakąś tam ko koszulę, taką polo, taką białą, którą on lubił, taką ładną. Chciałbym ją dać, żeby tam do, do szpitala ją ubrał. I on, I on tak na to spojrzał, już wiecie, tak nie mógł tchu złapać, bo miał te zakrzepy płucne i miał saturację, e, czyli miał tlenów we krwi 70%. Jeśli ktoś, e, ktoś jest zna na tym, jeśli ktoś w to chce uwierzyć, miał 70%, także już naprawdę ledwo mógł złapać dech. E, się po prostu już zaczynał dusić. I on spojrzał na to ładne, takie białe polo i powiedział, nie, to szkoda. I po prostu tak dzisiaj z mamą no, podziwiamy tatę, że nawet, nawet nawet takiej białej koszulki polo dla siebie nie chciał do tego szpitala. Mówi, Nie, to szkoda, nie. Po prostu. I mama mówi: Nie, nie szkoda, masz się ubrać tam ładnie do tego szpitala. No, także widzicie, właśnie tak to wygląda nasze rozmowy z mamą, że. Niby się śmiemy i chwalimy tatę, ale patrzymy jednocześnie. <śmiech> <śmiech> Więc, jakby, jakby ktoś pytał, czy płaczę, no płaczę, ale z reguły w ten sposób. No, no. Także, czy coś mam jeszcze powiedzieć? Chyba powiedziałem wszystko. Powiedziałem wszystko. Jeszcze tylko tyle może, że, że proszę o wyrozumiałość, ale wiem, że jesteście niesamowicie wyrozumiali, bo poproszę, po prostu e, ja muszę teraz zamknąć tą firmę taty, a tata miał, nie wiem, 8, od 80 do 100 klientów. Każdy miał tam swoją stronę internetową, a niektórzy jeszcze mieli większe firmy i, i tam kilka kont pocztowych, co tata też e, tym klientom załatwiał. I żeby ci klienci po prostu teraz nie zostali na lodzie z niczym, no to musimy jakoś im pomóc, to wszystko powyprowadzać z tej firmy, która już jakby de facto nie istnieje, no bo właściciel nie, nie żyje. Ja nie jestem w stanie tego prowadzić dalej, zresztą no naprawdę nie byłoby to opłacalne. I potem muszę założyć swoją firmę, więc tylko proszę was o wyrozumiałość, ale wiem, że już jesteście niesamowicie wyrozumiali. Nie? Dziękuję wam bardzo za wszystko. Szok. Za modlitwę, za dobre słowa, za, za to właśnie wsparcie, też finansowe, ale też każde inne. Niektórzy, zwłaszcza znajomi, tam się dzielą jakimiś kontaktami z, z kimś, kto może nam udzielić dobrej rady, i to po prostu wszystko jest bezcenne. Nie? I, i. Natomiast też się jednocześnie nie martwcie o, o nas, dajmy sobie radę, tej pomocy jest naprawdę bardzo dużo i. i. No, już niedługo będzie po wszystkim, po prostu. Jest teraz taki chaos, taki właśnie cyklon, trąba powietrzna, ale wszystko będzie dobrze, nie? Dzięki, dzięki Wam bardzo. Więc teraz przechodzę do pytań: chociaż gadałem przez godzinę szok. Jeśli ja ciągle miałem zamknięte oczy albo patrzyłem gdzieś w bok, to muszę Wam powiedzieć, że po prostu eee, tutaj są komentarze, lecą i one mnie rozpraszają, I ja nawet nie wiem, jakie wyłączyć. Nad nim jakie wyłączyć? Ktoś mówi: nie, nie kasuj. Nie zamykaj profilu taty, chcę obejrzeć jego live. <laughs> no właśnie, właśnie, oczywiście, że nie zamknę i, i też o tych live'ach myślałem, że to jest taka pamiątka, która po nim pozostała. To są takie, no jakby. Jedyne nagrania z nim, tak naprawdę. Jedyne nagrania z nim niedawne, gdzie widać, jak on. E jak on się zachowuje, jak mówi. Eee, I tyle. Więc że jeśli ktoś chce, no to rzeczywiście na Facebooku można znaleźć Michała Kapustę. Nie wiem czy on tam ma wszystko publiczne. Chyba tak. Także chyba nawet nie musicie być jego znajomym, żeby zobaczyć tam jakieś live'y, które prowadził z moją mamą tutaj na tej kanapie. Ja robiłem swoje live'y w każdy tam poniedziałek, a oni chyba w każdą niedzielę tam o Ewangeliana, tak się spotkali, rozmawiali. Eee, no. Teraz jak przeglądam tam papiery taty, żeby tam szukać jakichś tam ważnych rzeczy, się prze, przekopuję przez takie góry tych papierów, co tata gromadził w różnych skoroszytach, e, segregatorach i tak dalej, to czasem właśnie znajduję te notatki do tych live'ów z tą Ewangelią Jana i, i jakieś notatki do, do kateches, e, które robił na wspólnocie i tak dalej. E, no, 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 Jest to też taka nie wiem, taka wędrówka po duszy tacie, jeśli mogę. taty, jeśli mogę tak powiedzieć. Nie? Tata jednak zostawił kawał swojej duszy, że tak powiem, w tych wszystkich notatkach, nie? Człowiek się tak uzewnętrznia, tam notując różne rzeczy, pisząc. Pomodlę się za twojego tata. Dziękuję Angelika bardzo. Jane Flower mówi, jesteś Mikołaj cennym człowiekiem, silnym mężczyzną. Potrafisz i nie wstydzisz się mówić o uczuciach, a to wielka mądrość i siła. Dziękuję bardzo Jane. Dziękuję. Yy, mówię o tych uczuciach, no bo właśnie, z, myślę, że głównie z dwóch względów. Nie? że Po pierwsze, wiem, że no wielu jest w trudnych sytuacjach na różne sposoby. Nie chodzi tylko o COVID, ale też no wiadomo, każdy ma jakieś swoje tam Westerplatte. Jak mówił Jan, Paweł drugi papież. Ale też z tego względu, że ja właśnie sobie zdaję sprawę z tego, że, że cała ta sytuacja. Jest takim sprawdzianem, nie? I mnie, ale też tej Ewangelii, którą głoszę, że tak powiem. nie. Także dzielę się tym z Wami po prostu i, i mówię, że to ewidentnie działa. Aha, i może to jeszcze powiem, to jest takie trochę świadectwo. Nadal jest tysiąc ludzi z nami, niesamowite. No Pozdrawiam wszystkich. <głania> Kłaniam się. Zapraszam na, zawsze. Te live'y robimy w poniedziałek o 19. W każdy poniedziałek o 19, także korzystajcie, kochani słuchajcie, jak tu, jechali, jak tu jechaliśmy z moim teściem i moją żoną, którzy mi odwozili tutaj, żebym mamie pomagał właśnie, moja żona została w Białymstoku, bo studiuje tam pielęgniarstwo, nie ma tego online jeszcze, więc yy, też jest to dla nas trudne, taka rozłąka po roku yy, małżeństwa, gdzie non-stop byliśmy razem, teraz już od dwóch tygodni nie jesteśmy, jeszcze przez dwa tygodnie nie będziemy razem, natomiast... Hania miała taką wizję, jak myślała o tym wszystkim, podczas tej drogi e, z Białego Stoku tutaj na kaszubę, to, to przypomniała jej się po prostu ta sytuacja z łazarzem. I co się okazało, tego samego dnia e, było to w Ewangelii. Nie? E, niesamowite. Takie znaki, wiecie, jakby pokazują, że Bóg nas prowadzi i w ten sposób Bóg jakby wskazuje, nie, na jakiś fragment, na jakąś historię, że ona jest w tym momencie dla Ciebie, nie, tak to może zrobić. Hania dostała tak, tak rozmyślała nad tym Łazarzem, on się jakoś tak pojawił, ta historia wskrzeszenia i tego dnia było to w Ewangelii, nie? i... Muszę powiedzieć, że ta ewangelia w niesamowity sposób mnie przynajmniej, ale myślę, że nas wszystkich prowadziła w te dni. I najpierw ja to odczytywałem tak, że no, Pan Bóg się spóźnia, e, specjalnie do Łazarza się spóźnił, żeby go nie e, tam uzdrowić, tylko żeby go właśnie wskrzesić, nie? E, Specjalnie się tam do niego spóźniał. E, więc sobie myślę. Tata już jest zaintubowany. Niektórzy już chcą po nim, tam, że tak powiem, brzydko sprzątać i uznać go za, za zmarłego. Oczywiście e, wszyscy też starali się go pocieszać, no ale tak wiadomo niektórzy i my też mieliśmy czasem takie myśli, że może to w ogóle już będzie koniec. Nie? Natomiast tak sobie myślałem, tak samo u już powiedzieli, że panie, wiesz, w ogóle nie ma sensu od, odkrywać tego głazu, bo już cuchnie, nie? Już od czterech dni tam leży, łazasz, nie? I Jezus mówi, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga, nie? Więc tak sobie myślałem, może Pan Jezus, żeby ten cud był jeszcze większy, to będzie się spóźniał. I po prostu modliłem się dzień w dzień, tak jak wam mówiłem tydzień temu, modliłem się raz na godzinę też. Co godzinę się modliłem o uzdrowienie tacy, o prowadzenie lekarzy i tak dalej. I potem nagle, no wiecie, tata zmarł. I, i wtedy musiałem jakoś e, zrobić, jakby to powiedzieć, przegrupowania, co się mówi tam w militarnie. Przegrupowania, chyba, tak? Przegrupowałem siły. Spojrzałem na tę Ewangelię jeszcze raz, no i, i, i ujrzałem w niej nowe rzeczy, nie? Musiałem na to spojrzeć jakoś inaczej. I zobaczyłem, że że Jezus tam też kładzie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej Ewangelii, że Jezus kładzie taki nacisk na to, że łazarz zasnął, a nie, a nie umarł. I Jezus pokazuje, że śmierć fizyczna jest tylko snem w porównaniu do prawdziwej śmierci, jaką jest oddzielenie od Boga. Nie? I to też y, muszą wszyscy ateiści, jeśli w ogóle jeszcze oglądają tego live'a, <laughs> muszą zrozumieć, że. że Mamy zupełnie inne myślenie, nie? Ja i, i ci ateiści, którzy czasem piszą, że Bóg nic nie robił, jak tata umierał, nie? Ateisto kochany, ja jako chrześcijanin uważam, że tata jest teraz w niebie. E, więc płakanie, rozpaczanie nad jego śmiercią byłoby bez sensu. No chyba zgodzisz się, jeśli przyjmiesz mój punkt widzenia. Rozpaczanie byłoby bez sensu. Bez sensu też jest takie użalanie się nad sobą, że Bóg nic nie robi, a on umiera. Słuchaj, Bóg dużo robił, jak przede wszystkim dbał o, o najważniejsze, o, o życie taty, o prawdziwe życie taty. A to, że tata zasnął, to już nie ma dużego znaczenia. Właśnie dlatego Jezus używa takiego sformułowania, że łazarz zasnął. I tak trzeba o tym po prostu myśleć, że tata też zasnął, nie? Mój tata zasnął. Nie, że umarł, zmarł i wtedy można powiedzieć, że Pan Bóg patrzył na taką on umiera i nic nie zrobił, nie? Tata sobie zasnął. Był pełen życia i, i, i żył prawdziwie, bo, bo był człowiekiem według Serca Bożego, nawracał się ciągle. Więc żył i żyje. I to się nie zmienia, nie? Natomiast zasnął. I po prostu z tego punktu widzenia nie ma w ogóle mowy o żadnej rozpaczy albo użalaniu się nad sobą, czy nad nim, czy nie wiem nad kim jeszcze. Nie ma tu żadnego sensu. Eee, nie. I o czym ja mówiłem teraz? Nie wiem, jak wrócić do wątku. Zgubiłem wątek. Przepraszam, taki jestem. Też dzisiaj tam trafiłam na live'y Pana Michała i Pani Grażynki, mówi Paulina. <laughs> no, dzięki. Bartłomiej mówi, ale chamstwo tych Gimbo Ateuszy aż w oczy razi. Gdzie moderator? A, przepraszam, nawet nie widzę, bo ja nie, nie patrzę, jak kogoś znajdę tego. W ogóle muszę zrobić może kogoś rzeczywiście moderatorem. Mikołaj ci odpocząć. Dziękuję Paulino. Eee. O, Monika mówi, oglądałem ostatnio live twojego taty z września, gdzie sam mówił, że śmierć dla chrześcijanina jest przejściem z jednego życia do drugiego. Słuchajcie, ja już mam słabą baterię, mam tylko 8%. Nie wiem, czy mi zaraz ten live nie zejdzie jakby co. Na co martata? Długo cierpiał? Eee, praktycznie nie cierpiał. Ostatnie SMS, -y, jakie mamy od niego, to, że się czuje lepiej, że jednak nie ma COVID-a, bo tak mówił pierwszy test. Drugi potem stwierdził, że jednak miał COVID-a. Nie ma COVID-a, czuje się lepiej, podnieśli mu saturację eee, i potem, nie wiem, była jakaś chyba akcja ratunkowa, wsadzili go pod respirator i on no, wtedy już na pewno nie cierpią, nie, bo był w takiej śpiące po prostu farmakologicznej. E, więc więc e, tak się cieszymy, że ta jakby ostatnie myśli, jakie miał, to że chyba jest coraz lepiej, że go tam ratują, że go przekazaliśmy w dobre ręce w dobrym momencie, więc, więc e, na pewno nie cierpiał i też emocjonalnie. Eee. Mikołaj, to może już czas kończyć. Tak, zaraz będę kończył. No, może nawet skończę teraz. Słuchajcie, eee. ja czasem o tacie będę mówił. No i tyle. <laughs> czasem będę mówił, ale no, przeważnie z grubsza matką. W większości wrócimy do zwyczajnych, znaczy normalnych tematów. Te, wiecie, ten temat też jest taki normalny, no, po prostu. Temat śmierci, tego, jak, jak, jak chrześcijanin się e, zachowuje, e, jak się ostaje w takich trudnych okolicznościach, nie? Więc rzeczywiście kończąc już, pomódlmy się. E, bardzo dziękuję Ci, Panie Boże, mój Ojcze, za mojego tata ziemskiego, Dziękuję Ci za to, jakim człowiekiem go uczyniłeś, za to, jaki progres w swoim życiu zaliczył, jak się rozwinął duchowo, ile dobrych rzeczy zrobił, ile zdobył przyjaciół w całej Polsce, ile się nasłużył w służbie ewangelizacji, ile przez te rekolekcje uratował rodzin, ile potem z tego było szczęśliwego potomstwa i po prostu tych dobrych owoców. Się nie da zmierzyć i policzyć dobrych owoców działalności człowieka, który jest zjednoczony z Chrystusem, który się spala w, w służbie dla Pana. Dziękuję Panie za wszystkich przyjaciół w całej Polsce, i, i, i dziękuję też przede wszystkim za Twoje Słowo i za Twoją moc, która silnie w nas działa. Dziękuję Ci za to, że Twoja Ewangelia nie jest bajką, nie jest poezją, ale że to rzeczywiście działa. I do tej pory zadawałem sobie pytanie, czy to rzeczywiście działa. Czy to rzeczywiście działa, czy może ja tylko się tak mądruję i to jest tylko teoria, która nie ma żadnych podstaw. A teraz, Panie, wiem, że Twoja Ewangelia jest prawdą i że każde słowo w Twoim Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, każde słowo tam jest prawdą. Zwłaszcza w Nowym Testamencie wszystkie słowa są jak najbardziej aktualne i prawdziwe dla każdego chrześcijanina. Za to, Panie, że mogę być tak jak szadrak, meszak i abetnego. Mogę być w rozpalonym piecu, ale dzięki Twojej pomocy te płomienie mnie jakby nie dotykają i nawet moja odzież nie przychodzi z fondem ognia, z fondem dymu. Ty, pani, nie działasz w ten sposób, że wyrywasz człowieka ze złych okoliczności, ale że napełniasz go niesamowitym pokojem. Także on wśród tych okoliczności się przechadza jak oni wśród tego dymu i ognia i, i są niedotknięci zupełnie niedotknięci. I przez to są świadectwem dla całego świata, który nie zna takiego pokoju, nie jest w stanie go dać, w żaden sposób wyprodukować. Za to, że możemy być takim świadectwem dla świata dzięki Twojej mocy, która silnie w nas działa. Za to Ci, Panie, bardzo dziękuję. I proszę Cię, Panie, o pełne zrozumienie duchowe dla każdego, któremu brakuje tego. Proszę Cię o mądrość dla każdego z nas, bo Ty, kiedy ktoś Cię prosi o mądrość, to. Mm, Dajesz bez, bez wypominania w ogóle, obdarzasz każdego. Jakuba 1:5. Ten werset o tym mówi. Więc proszę Ci, Panie, o mądrość, o rozeznanie duchowe, pełne zrozumienie duchowe, o otwarcie oczu naszego serca. Prowadź nas, Panie, żebyśmy i w dobrych okolicznościach świecili, ale też w złych okolicznościach świecili Twoim światłem i, i w ten sposób zbawiali innych. Ale, ale też sami cieszyli się po prostu radością, pełną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Dzięki wam bardzo. No to tak jak mówiłem, te live robimy w każdy poniedziałek o 19. Mm. One zwykle wyglądają tak, że ja podaję na początku coś, co mi leży na sercu, jakiś taki według mnie najfajniejszy. Yy... Materiał, coś, co jest najbardziej życiodajne dla mnie, co ja przeżywam w danym czasie, co mnie zbliża do Boga, i tak dalej. Naładowanie baterii 5%. A potem, jak się podzielę z wami ten, co mam na sercu, to potem przechodzę do odpowiadania na pytania, i tak dalej. Jeśli są jacyś ateiści, to serdecznie Was witam, zapraszam na te live, bo też ja wtedy odpowiadam na pytania ateistów też bardzo chętnie otwieram umysł na podważanie mojej wiary i tak dalej, także teraz macie, akurat jest świetny dla was czas żeby mnie wyrwać z, z tego całego omamienia, religią no bo przecież mój tata zmarł więc możecie uderzać w ten w, w to delikatne miejsce nie? No. natomiast tak jak właśnie z tą historią z tym Łazarzem jest to dowód na to, że nawet w złych okolicznościach, no po prostu ja i myślę, że każdy chrześcijanin, który jest zjednoczony z Chrystusem, choćby nie wiem, co się działo, nie ma takiego poczucia i nie może mieć, że Bóg go opuszcza. Nie? Ostatnie zdanie oglądałem tuż przed tym wszystkim, jak to się zaczęło dziać, oglądałem z Hanią film Torturowany dla Chrystusa. Nie jest to jakiś film ekstra, super, 10 na 10. Tak słabo zrobiony, mały budżet, ale bardzo mnie dotknął i tak przygotował do tego, co najgorsze, żeby spalać się dla Chrystusa, żeby zgodzić się nawet na tortury dla Chrystusa, nie? I nie ustawać w tym <laughs> i nadal, nadal ta prawdziwa historia jest dowodem na to, że w Chrystusie zawsze, bez względu na wszystko, można odnajdywać pokój i pełną radość. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. سلام